ZUS od wielu miesięcy wydawał decyzje odmowne odnośnie wydawania zaświadczeń A1, czyli zaświadczeń, które potwierdzały tak naprawdę przynależność pracowników głównie z Ukrainy, z Białorusi, z krajów trzecich do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Zaświadczenie to jest niezbędne w transporcie międzynarodowym. Jest to swego rodzaju też poświadczenie legalności zatrudnienia takiego pracownika. Na szczęście w końcu ZUS po wielomiesięcznych tak naprawdę spotkaniach, tak naprawdę opiniach czy też prośbach w końcu opublikował wytyczne, które w założeniu mają uprościć zasady wydawania tego zaświadczenia. Brak tych zaświadczeń A1 dla pracowników z krajów trzecich, czy w ogóle procedura, która czasem się ciągnęła miesiącami, powodowała to, że ten pracownik nie mógł rozpocząć pracy, że pracodawcy, którzy mieli zakontraktowane dane przewozy, dane zobowiązania, nie byli w stanie ich świadczyć.